6 minut. Mam 15 minut. Jak to powiedział kiedyś na zajęciach z przygotowania filmu animowanego prowadzących, jest mało czasu. Dlatego lecimy z tematem. Przygotowany był zbiór ciekawostek związanych z Crossfire'em. Przepraszam. Cały czas to U gdzieś mi się wprowadza w tym słowie. Chciałbym wam pokazać takie ciekawe zastosowania tej usługi, a także naprowadzić was na kilka ciekawych wątków, które później można bardzo fajnie wykorzystać m.in. w kooperacji z WordPressem. Więc o co chodzi z tą pomarańczową chmurką? Ta pomarańczowa chmurka już się raz pojawiła i ona tak naprawdę jest po prostu reverse proxy. Jest to bardzo rozbudowana usługa. Tak naprawdę wokół tej usługi też powstała masa dodatkowych usług, więc reverse proxy jest jakby tylko jednym z jej elementów. I w skrócie cały ruch naszych użytkowników jest przekierowany przez infrastrukturę portera. I tak naprawdę część tego ruchu dotrze do naszego serwera, a część jakby zatrzyma się już na infrastrukturze portera, dzięki czemu może na przykład odciążyć wasz serwer. I to jest jak przygotowałem kilka takich ciekawych zagadnień z tym związanych, ponieważ to reverse proxy jest programowane, to znaczy możecie tam zrobić naprawdę dużo ciekawych rzeczy w konfiguracji. Temat jest bardzo szeroki, więc musimy coś sobie wybrać. Zacznijmy od cache. Z cache'em wiąże się wiele pułapek. Do niedawno jeszcze w Cloudflare była taka usługa cache everything. I to jest bardzo zły pomysł, jeżeli macie stronę na WordPressie. Bo z jednej strony oczywiście możecie bardzo przyspieszyć działanie strony z wykorzystaniem tej opcji. Wtedy tak naprawdę większość danych jest serwowana bezpośrednio z infrastruktury Cloudflare'a, a nie z waszego serwera. Ale tak naprawdę kosztem tego obciążenia tego ruchu, czyli powiedzmy macie kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy requestów, tak tylko kilka dotrze do waszego serwera, to cała reszta jest serwowana z cache'u. Jeżeli włączycie cache everything, może się okazać, że wasz panel administracyjny jest na przykład cache'owany. Więc jeżeli ktoś zaloguje się do panelu, kiedy ten cache jest włączony, to inni użytkownicy wchodzą na ten adres i zobaczą to, co jest w tym panelu. Endpointy REST API, czy chociażby pliki chronione przez systemy zarządzania dostępem, to wszystko jest w tym momencie lekko zagrożone, więc trzeba dodać masę wykluczeń i zastanowić się, co powinno być cache'owane, a co niekoniecznie. Dodatkowa taka pułapka, o której też niektórzy nie wiedzą, z czasem życia cache'u trzeba bardzo uważać. Ponieważ jeżeli ustalicie sobie bardzo długi czas życia cache'u, na przykład nie wiem, 72 godziny, to wszystkie formularze, które korzystają z mechanizmu anonymous, to jest takie zabezpieczenie przed atakami typu cross-site request forgery, przestaną po pewnym czasie działać, bo anonymous jest generowany co 12 godzin w WordPressie, więc po 12 godzinach przestanie być prawidłowy i WordPress stwierdzi, że ten formularz zawiera nieprawidłowe dane, wyślij go ponownie. Więc osobiście zalecam, jeżeli macie cache, ustawić go maksymalnie na 12 godzin, tak? Bo jeżeli przekroczycie ten czas, to formularze przestaną działać. Oczywiście, jeżeli macie strony statyczne, gdzie nie ma żadnych mechanizmów korzystających z mechanizmu anonymous, ten czas nie ma problemu. Ale chodzi tutaj na przykład, jak macie formularz, to tak naprawdę, taki najprostszy przypadek, wtedy uważajcie. To się nie tyczy tylko Cloudflare, to się tyczy też wszelkich wtyczek od cache'u. Jeżeli spodziewacie się dużego ruchu na stronie, na przykład prowadzicie webinar i nagle ma się zjawić na stronie kilkanaście tysięcy osób z jakiegoś powodu, bo na przykład podajecie link w webinarze, to w ten czas warto też, jak to się ładnie mówi, rozdrzeć ten cache, czyli wejść z kilku lokalizacji, najlepiej przez jakiegoś VPN-a na waszą stronę, która ma być cache'owana i po prostu utworzyć ten cache, tak? Bo Cloudflare nie cache'uje waszej strony automatycznie. On musi mieć requesty od użytkowników, żeby w ogóle stwierdzić, że ma cache'ować dane informacje. I jak sprawdzić, czy ten cache się utworzył? Zawsze w każdym nagłówku odpowiedzi z serwera, a tym, tak naprawdę to z infrastruktury Cloudflare'a, dostaniecie nagłówki Cloudflare status, cache status. I tam będziecie mieli hit, miss, bypass albo dynamic. Jeżeli macie hit, super, to znaczy, że request w ogóle nie dotarł tak naprawdę do waszego serwera, jest serwowany z infrastruktury Cloudflare'a. Miss, czyli że jakby, ok, tego jeszcze nie mamy, ale będziemy mieli, tak? A jeżeli chodzi o dynamic lub bypass, to są jakby informacje, że te dane w ogóle nie przechodzą przez infrastrukturę Cloudflare'a. Są pewne firmy hostingowe, które nadal twierdzą, że fajnie, bo klient zapłacił za certyfikat SSL. Nie będę ich wymieniał tutaj, może nie powiem, by znalazły. Natomiast generalnie problem polega na tym, że można to obejść elegancko lub nie elegancko. To znaczy, Cloudflare, jeżeli z niego korzystacie, będzie serwował certyfikat SSL dla waszej strony. Natomiast no, wasz serwer, jeżeli nie ma wykupionego w tej sytuacji certyfikatu, będzie miał tak zwany certyfikat self-signing. Czyli nie jest on taki do końca elegancki. Możecie w Cloudflare wygenerować sobie certyfikat dla waszego serwera i będzie wtedy wykorzystywany w komunikacji pomiędzy waszym serwerem a Cloudflare. I to już jest bezpieczniejsza opcja, bo wtedy jakby
wykluczamy taką sytuację, że ktoś podmieni ten wasz serwer docelowy na inny i jakby nadal będzie udawał, że to jest wasza strona internetowa, tak? Kolejną fajną rzeczą związaną z SSL-em jest MTLS. Ktoś w ogóle słyszał o MTLS-ie? Mutual TLS? Super, widzę, że to ma niszowy, ale to jest bardzo ważny element w ogóle zabezpieczenia, ponieważ jest to tak zwana w sobie, czy tak można to najprościej ująć, autoryzacja certyfikatem. To znaczy w MTLS-ie, jeżeli chcemy, żeby doszło do nawiązania poprawnego połączenia, nie tylko klient, ale znaczy nie tylko serwer, ale też klient musi mieć prawidłowy certyfikat. I dopiero wtedy połączenie jest nawiązywane. I w Cloudflare możecie sobie generować te certyfikaty dla klientów i potem wymagać, aby klient łączący się na przykład z daną usługą miał prawidłowy certyfikat. Czyli w skrócie, na przykład zamiast stosować Basic Auth do logowania się dodatkowo na stronie, możecie wymagać, aby użytkownik, który się loguje do powiedzmy kokpitu WordPressa, miał prawidłowy certyfikat na swoim komputerze, który wygenerujecie mu Cloudflare. Ale tak naprawdę głównie MTLS-a wykorzystuje się między na przykład mikroserwisami, po to, żeby też mieć pewność, że nie tylko usługa, która serwuje nam dane, jest OK, ale też ten, który się dobija o te dane, jest OK. Jeszcze MTLS-a można wykorzystać w jednym przypadku, ale to później już taki bardziej zaawansowany temat. Health check. To jest akurat, od razu uprzedzam, w planie płatnym dopiero dostępne, ale tak naprawdę usługi monitoringu strony internetowej ogólnie są dosyć drogie, więc jak już macie komputera, który by tak opłacał, to fajnie z tego korzystać. Ja w sumie wpiąłem to całkiem niedawno i to jest monitoring stron. Deparujecie, jaki adres ma być sprawdzany, z jakich lokalizacji, z jaką częstotliwością. Dostajecie notyfikacje mailowe o tym, że serwer padł. Dodatkowo jeszcze można się wycwanić, bo ja jestem mocno zegarkowy, więc wykorzystuję usługę PushPower. Za dosłownie kilka dolarów jednorazowej opłaty możecie wysyłać powiadomienia push na dowolne urządzenie i ja po prostu przekierowuję powiadomienia mailowe do PushPowera i dostaję później notyfikację typu push. Nie będę ukrywał, że działa to trochę sprawniej, kiedy na zegarku siedzę powiadomienie, że serwer leży, niż jak dostaniecie maila, tak? W lutym zrobił się problem z wdrożeniem DMARC-a u osób, które wysyłają dużo maili, ponieważ nagle Google i Apple zaczęły wymagać od osób, które wysyłają dużo maili, bodajże powyżej 5000 maili dziennie do ich usług, wdrożenie polityki DMARC. Oczywiście większość obeszła to na zasadzie polityka, właśnie brak polityki, ale raport jest. I teraz z DMARC-iem wiąże się taka rzecz, że możecie otrzymać raporty dostarczalności swoich maili i zgodności z raportami SPF i DKIM. I że znów możecie to sobie łatwo obsłużyć, ponieważ możecie wygenerować adres mailowy, na który te raporty będą spływały i dostajecie później taki ładny dashboard, gdzie po prostu sobie możecie przejrzeć, czy przypadkiem że ktoś w firmie nie wysyła przez jakąś inną usługę mailową maili, które tak naprawdę mogą nie dochodzić ze względu na to, że nie są na przykład wspomniane w rekordzie SPF. I bardzo ważna rzecz w kontekście potencjalnych awarii. Ogólnie propagacja DNS jest dosyć niewdzięczna. Najczęściej jednak trwa to kilka godzin. To oczywiście zależy od providera internetowego. Natomiast jeżeli macie DNS-y w Cloudflare, jeżeli macie włączone proxy, to nie mówimy tylko o trybie DNS only tak zwanym, to w ten czas, jeżeli się okaże, że serwer wam w serwerowni gdzieś we Francji spłonął i potrzebujecie się przepiąć na nową infrastrukturę w innym miejscu i musicie zmienić rekord A, to w ten czas, robiąc to w Cloudflare, tak naprawdę dzieje się to praktycznie natychmiastowo. Bo przecież klient komunikuje się z ich infrastrukturą, a nie z rekordami, znaczy z serwerem DNS bezpośrednio gdzieś u jakiegoś providera. Więc w ten czas możecie bardzo szybko zareagować na taki problem. Po prostu nie tracicie kolejnych godzin na to, żeby wszyscy użytkownicy jakby dostali prawidłową usługę pod tym samym adresem. Na co jeszcze warto spojrzeć, ponieważ tak jak mówiłem, w Cloudflare jest masa innych dodatkowych usług. Tormstyle. To jest taka alternatywa dla wszelkiego rodzaju kapczy. W zasadzie pod kątem implementacji banalnie prosto. Jeżeli implementowaliście kiedyś rekapcze, to Tormstyle jest bardzo podobny. No tylko plus jest taki, że nie macie dwóch paneli do zarządzania tymi usługami, tylko wchodzicie do jednego panelu i tam macie wszystko. R2 to jest alternatywa dla usługi S3 od Amazona i tu ma dwie znaczące zalety. Po pierwsze, nie płacicie za transfer wychodzący, a po drugie, nie płacicie za nieautoryzowane operacje. A ostatnio była taka mała aferka, kiedy jakiś programista z Polski zrobił sobie prywatnego pakieta w S3 i dostał rachunek na 1300 dolarów. Bo okazało się, że każdy jako nazwy pakieta czegoś, co było używane jako domyślna konfiguracja jakiejś usługi od backupów i nagle setki, jak nie tysiące usług zaczęły się dobijać regularnie do jego paketa i zaczęły generować po prostu nieautoryzowane operacje, za które był czerwony. Więc
To już nawet w FAQ od razu to mają, że nie chargujemy za nieautoryzowane operacje. Bardzo ważne i cenne. Workery Cloudflare, to jest w ogóle bardzo duży temat, ale w skrócie to jest ta programowalna warstwa Cloudflare'a, więc nawet powiem wam, że niektórzy obchodzą pewne ograniczenia możliwości Cloudflare'a, które są dopiero dostępne w wyższych pakietach, właśnie poprzez zastosowanie workerów, żeby zaimplementować pewne funkcje, które normalnie są w dużo wyższych pakietach, na przykład enterprise'owych. Oczywiście tam mamy pewną ilość darmowych requestów, więc przy bardzo dużym ruchu i tak pewnie trzeba by było coś zapłacić. No i Cloudflare Pages. To są tak naprawdę hostingi stron statycznych. Jeżeli chcecie zrobić sobie WordPressa, który będzie w trybie TLS działał i na przykład serwował content do repozytorium na GitHubie, to potem w zasadzie łatwo to spełniacie z Cloudflare Pages i macie łatwiej w obsłudze hosting stron statycznych. Ja nawet cenię sobie to jeszcze dlatego, bo mam parę bardzo prostych stronek i w zasadzie z poziomu aplikacji GitHuba mogę wyedytować do sobie kawałek kodu, zapisuję zmiany i one już są widoczne na tych stronach. Więc bardzo fajna usługa, oczywiście ma swoje limity, więc też warto zawsze się zapoznać, ale jest też w dużym stopniu darmowa. I o czym warto pamiętać, jeżeli chodzi o wykorzystanie Cloudflare? Przede wszystkim warto tam regularnie zaglądać. Macie usługę, więc warto by było monitorować, co tam się dzieje, zwłaszcza, że tam się może dziać bardzo dużo. Ja na przykład wykrywałem problemy z wydajnością serwerów, ataki na serwery, czy chociażby jakieś problemy ze stronami. Właśnie dzięki regularnemu sprawdzaniu, co tam w tym Cloudflare pisze, warto po prostu mieć checklistę i przynajmniej raz na tydzień tam zajrzeć. No i oczywiście do tego wspomagać się notyfikacjami mailowymi, bo tam też jest bardzo dużo możliwości wysyłania maili, jeżeli coś złego dzieje się z waszą stroną. Dodatkowo pamiętajcie, że no to jest amerykańska firma, więc siłą rzeczy dane waszych użytkowników będą przechodzić przez też serwery w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli na gruncie RODO, GDPR-u jest to problem, no to warto się nad tym zastanowić, czy w ogóle możecie wdrożyć Cloudflare u siebie. Bo z jednej strony oczywiście masa danych tak naprawdę będzie przechodziła przez data center w Europie, ale część usług oni sami opisują, że no, przechodzi przez infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tu chodzi przede wszystkim o budowanie tej bazy wiedzy o ruchu w internecie. No i najważniejsza rzecz. Jeżeli już tam powiedzmy zdecydujecie na NTLS-a, czy inne zabezpieczenia, tak stwierdzicie, dobra, no mam Cloudflare, a tam jest Web Application Firewall, jestem bezpieczny. No nie do końca. Bo jeżeli można poznać adres IP waszego serwera, jest problem. A adres IP waszego serwera można poznać w bardzo prosty sposób. Jeżeli macie pocztę na hostingu, tym samym, na którym jest wasza strona, to najprawdopodobniej strój domena mail będzie kierować na adres IP waszego serwera. I już jakby atakujący zna IP. Macie politykę prywatności. Wystarczy tak naprawdę przeskanować wszystkie serwery danej firmy hostingowej, znajdziecie. Przede wszystkim jeszcze jest kwestia związana z tym, że po prostu są publiczne rejestry DNS-u, więc można śledzić historię zmian rekordów DNS i rekordów A i wtedy też można bardzo łatwo wykryć adres IP. Jak się przed tym zabezpieczyć? Jeżeli macie serwer dedykowany, to możecie sobie wdrożyć znowu NTLS, bo Cloudflare oferuje coś takiego jak Authenticated Pool Origin, Origin Pool, przepraszam. I tam to działa w ten sposób, że Cloudflare autoryzuje cały ruch pochodzący od nich certyfikatem. Więc po prostu dopuszczacie tylko ruch, który jest certyfikowany certyfikatem Cloudflare'a i wszystkie inne odrzucacie. Bo jakby no, listowanie po IP to jest słaby pomysł, więc tego nie robimy, tak? Ale jest to opcja i wtedy dzięki temu macie pewność, żeby cały ruch, który dochodzi do serwera i jakby coś robić może dalej, jest autoryzowany i pochodzi z Cloudflare'a. I to by było na tyle. Pamiętajcie o kodach QR, gdzie można zadać jakieś ewentualne dodatkowe pytania i ocenić prezentację.